Dzień dobry Państwu. 9. konferencja naukowa z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Meandry literatury. Ruszamy, proszę Państwa, w roku 2022. Tradycyjnie kwiecień to dzień Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Witam Państwa, Leszek Zaleśny, wicedyrektor Centrum Doskonałe Nauczycieli w Lesznie. Centrum wraz z ODN-em i biblioteką jest oczywiście organizatorem tej konferencji. Chciałbym Państwa zachęcić do udziału, przedstawiając program tejże konferencji. No, powitanie to akurat ten moment, tak? Następnie zmiany w prawie oświatowym w okresie zagrożenia wojennego w dwóch częściach także ja zaprezentuję. Rok 2022 rokiem romantyzmu polskiego, zarys epoki literatury zaprezentuje pani Elżbieta Marciniak-Kręc, nauczyciel doradca CDN-u w Lesznie. Maria Konopnicka jako reportażystka zaprezentuje to pani Aleksandra Sikorska-Krystek z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM-u w Poznaniu oraz Uniwersytetu we Fryburgu. Do czego służy poezja? Na ten temat będzie odpowiadał pan dr Ryszard Biberstein z Biblioteki Uczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie. Kolejny webinar to od pisma klinowego do e-booka, czyli opowieść o piśmie i książce. Przedstawi pan Sławomir Rządkowski, nauczyciel, bibliotekarz PBP w Lesznie, w filii PBP w Kościanie. Promocja książek wydawnictwa Literatura, proszę państwa, zaprezentuje redaktor naczelna tegoż wydawnictwa Wiesława Jędrzejczyk. Związki literatury i malarstwa polskiego w XIX wieku na przykładzie obrazów ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lesznie przedstawi Małgorzata Gniazdowska, kierownik działu zbiorów w Muzeum Okręgowym w Lesznie. No i proszę Państwa, nasza prezentacja także, dokładniej pani Grażyny Soboty i pani Julity Kruszki, nauczycieli bibliotekarzy filii PBP w Rawiczu, to publiczna biblioteka pedagogiczna w Lesznie i jej filie polecają recenzje naszych najciekawszych książek. Proszę Państwa, ruszamy 25 kwietnia w formule webinarów dostępnych o każdej porze dnia. Będziemy je udostępniać do końca lipca, a zatem proszę korzystać, proszę wykorzystać również nasze prezentacje w przypadku procesu kształcenia w Państwa szkołach. Zachęcam do udziału. Dziękuję bardzo.